Ej, moi drodzy, weźcie mi powiedzcie, jak to jest? U was naprawdę ministranci chodzili z księdzem po kolędzie? Ej, bo ja tam gdzieś kiedyś widziałem na jakimś filmiku i tak dalej, mówię, co w ogóle zazwyczaj? Jak wiecie, pochodzę z Podłukowa i tam kościół na Lubelszczyźnie to jest normalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla niektórych, no dobry biznes. I nigdy w życiu w tej kolebce polskiej religii nie widziałem u siebie, żeby ksiądz chodził po kolędzie z ministrantem. No zawsze chodził sam. I powiedzcie mi, czy u was też chodził sam? Czy u was chodził z ministrantem? No bo takich jaj to jeszcze nie widziałem. A może księża z Lubelszczyzny są przedsiębiorczy? I po co brać jakichś dwóch czy trzech ministrantów, jak można pójść samemu? Mniej gęb do dzielenia. Moi drodzy, no powiem wam tak, no chcieliście, a to mata, no seria z księdzem po kolędzie właśnie ją tworzę, ale weź to mi powiedzcie, no kurna, wywołaliście mnie do tablicy, to teraz mnie pomuszta. Ile takiemu księdzu się daje na kolędzie? No powiedz mi, ile mu dajecie? No nie wiem, 5 dych kiedyś widziałem, matka dawała, no może 100, no ale teraz ta inflacja, nie mów tam mi, że 200 zł trzeba dać księdzu, bo normalnie osiwieje zara, no jak nie wyłysieje. Kurna, raz, no bo ja będę musiał do bankomatu pójść, no bo kurna, nie mam tyle w domu, no. Ty, a weź tam i powiedzcie, czy on kartę już przyjmuje, czy to jeszcze technologia tak nie poszła, że on karty jeszcze nie ma, czy ma ten terminal, bo ja zbliżeniowo bym sobie zapłacił, albo blikiem i wszystko byłoby gitara. Dajcie proszę znać, bo ja aż normalnie nie wiem, no kurna, raz, muszę się was poradzić. Moi drodzy, podczas serii Ksiądz po kolędzie wiele osób zwraca uwagi, ile dać księdzu do koperty. Kochani, ja jestem w szoku, ja nigdy nie dawałem księdzu koperty. Kopertę to się daje na wesele i to pusto. Ja jak żyję, nigdy żebym nie widział, żeby księdzu dawać pieniądze w kopercie. Dawało mu się normalnie, na żywo. U mnie to zawsze wyglądało tak. Był sobie o jakiś tam talerzyk, tutaj się tej wody święconej nalało, było to kropidło i tak o pod talerzyk się dawało tam 150 zł, czy tam ile się chciało przeznaczyć. No i ksiądz sobie od razu zapisał, bez wyciągania z koperty, brał, no i żaden problem. Żywa gotowa leży na stole, elegancko, ksiądz sobie zgarnia i jest wszystko fajnie. A u was serio dawało się w kopertę? Po co to jeszcze na kopertę inwestować? Daj ta spokój, ale powiem was, social media jednak uczą nowych ciekawostek.